To co prawda tylko statystyka, ale brutalna. Szwecja wydaje w procentach 7 razy więcej na badania i rozwój niż Polska. Czy po prostu nie jest już za późno na dogonienie Europy? To jest również moja obawa. Ja nawet podaję taki przykład, że prawie wszystkie kraje europejskie już wytypowały takie przodujące uczelnie, my to nazywamy okrętami flagowymi. Ja mówię wszystkim, że one już płyną i my widzimy ich światła rufowe. Jeżeli my jeszcze przez następne 5 lat będziemy się do tego zabierali niezwykle demokratycznie, szukając bardzo obiektywnych metod, to myślę, że nawet światła rufowe znikną nam za horyzontem. Tak, jest z tym problem, ale ja rozumiem, że część tego problemu polega również na tym, że decydenci czekają na reformę, czy też samą reformę szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce i jest w tym dużo racji. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na sukces i to nie jest tak, że pieniądze są wszystkim. Ja myślę, że przebudowa naszej mentalności na uczelniach i sposobu działania, taka troszkę minimalistyczna, troszkę uprawiamy naukę z drugiej linii, nie z frontu nauki, tylko z okopów. To nie jest ta metoda, która zmieni Polskę i która zmieni polską naukę. Ja już powiedziałem to wielokrotnie, że polskie okręty flagowe powinny już być wytypowane, już powinny istnieć. Powinniśmy uruchomić rzeczywiście, zwiększyć im obowiązki, ale i finansowanie. Bo nauka musi kosztować, a jak pan wspomniał, pieniądze, które idą na naukę w Polsce z budżetu są śmiesznie małe, ale mamy znakomitą okazję wykorzystania pieniędzy europejskich i chcę powiedzieć, że ja twierdzę, za 5-7 lat obraz polskiej nauki się zmieni. Mówię o tym również, że będziemy mieli infrastrukturę badawczą i czas na zmianę naszego sposobu myślenia. Mówię pro domo sua na uniwersytetach, na politechnikach, bo tę infrastrukturę musimy wykorzystać. Zniknie usprawiedliwienie, że w rankingach jesteśmy daleko, bo nie mamy infrastruktury badawczej. W tej chwili to jest dobre usprawiedliwienie, ale za 5-7 lat przestanie być dobrym usprawiedliwieniem. I mam nadzieję, że dożyję takich czasów, że tego usprawiedliwienia już nikt w życiu nie użyje. Wielu naukowców, albo nie wiem, uczonych, tak to lepiej brzmi, jest przekonana, że badania aplikacyjne, takie do zastosowania, są drugorzędną nauką. Wielu woli być w wieży kości słoniowej, na tych górnych piętrach, tam gdzie już tylko gołębie się gnieżdżą, więc tak świat też nie może działać. Ja uważam, że są uczelnie, takie jak Uniwersytet Jagielloński, są też inne oczywiście, które powinny uprawiać przede wszystkim naukę w badaniach podstawowych, ale jest idiotyzmem niewykorzystywanie dobrych pomysłów, które się pojawiają po drodze. Stąd też zachodzą bardzo duże u nas zmiany. Mamy jednostki, które zajmują się transferem technologii. Myślę, że we wszystkich uczelniach z tej górnej półki w Polsce już takie jednostki istnieją. Ale jeszcze raz powtarzam, to zajmuje trochę czasu. Teraz, czy przedsiębiorcy wierzą w polską naukę? Nie, nie wierzą. Duże firmy, które są u nas, w dalszym ciągu inwestują pieniądze w naukę na Zachodzie. I żeby było jeszcze śmieszniej, na przykład duże firmy europejskie wolą kupować rozwiązania naukowe w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? To jest kwestia zaufania i kwestia wielu lat przekonywania, że to, co się robi, ma sens. U nas jest tak samo. My musimy przekonać najpierw biznes, że robimy coś dobrze, a wtedy on się sam pojawi z wyciągniętą ręką i z portfelem, bo przecież oni chcą na nauce zrobić biznes. My też. Trzeba popatrzeć, co się musi stać. No musi się stać jedno, mianowicie musi się zwiększyć liczba cytowań i musi się zmienić wartość, czy też jakość, nie liczba, jakość pracy naukowej. Musimy zacząć publikować w czasopismach o dużej cytowalności, o dużym impakcie, jak to mówimy fachowo. No i to oczywiście jest możliwe wtedy, kiedy zaczniemy uprawiać naukę z linii frontowej. A jeżeli mamy system karier akademickich, który pcha ludzi w okopy, w drugą linię i w trzecią, bo jeżeli w dalszym ciągu liczy się dorobek, ilość publikacji, a nie jakość, no to muszę powiedzieć, że jestem sceptyczny. Jeżeli nie zmienimy sposobu myślenia, to myślę, że te ambicje mogą nie zostać usatysfakcjonowane. I tak, i nie.
Mianowicie jest sporo ludzi, którzy pracują od wielu lat na poziomie europejskim. Przecież proszę pamiętać, że całość naszej nauki, prawie całość, uprawialiśmy w laboratoriach zagranicznych. Ja też spędziłem 5 lat w młodszym wieku pracując w różnych laboratoriach w Stanach, w Niemczech, we Francji, bo nie mieliśmy infrastruktury, jak powiedziałem przed chwilą. W związku z tym myśmy zostawili tam wartość dodaną. Teraz czas na to, żeby wartość dodana z nauki została w Polsce. No i to są wyzwania przed nami. No i czy to jest wszystko możliwe? Tak. Tylko, jak powiedziałem, osiągnęliśmy rzecz fantastyczną. Mamy olbrzymie pieniądze na zmianę naszych laboratoriów dydaktycznych, naukowych, a teraz czas na zmianę z nami. Dziękuję.